Trwają rozgrywki podczas ogólnopolskiego turnieju szachowego w Kościelcu. To już trzeci dzień zmagań zawodników. Po czwartej rundzie sytuacja naszych kościeleckich szachistów wygląda optymistycznie. W grupie A czwarte miejsce zajmuje trener zawodników z UKS KKS Kiełbaska Sebastian Hanusek. W grupie B pierwsze miejsce zajmuje Igor Steckiewicz, na drugiej lokacie znalazł się Maciej Anastaziak, a na trzecim miejscu jest Krzysztof Koza. Najlepszą zawodniczką wśród kobiet jest Jagoda Świderska.